Dziewczyny już jadą. Siema, mordzie. Siema, mordzio. Mordzio. Dzięki, raz jeszcze. Ale nie wiem, co? W sobotę była u mnie Anka Lucińska, to rozpomniała o swoim facecie i w ogóle taka laska w ogóle wylajtowana. Taka fajna? No, spoko? No, spoko. Ej, a to będzie gdzieś w środku czy na zewnątrz? Nie wiem, się, no nie wiem, mam, nie wiem. A generalnie tak. Wszystko wiecie, gdzie jechać, a ja nic. No bo tu igam, ja teraz igam, jecham, dobra, tutaj staniemy, dobra, nieważne, nieważne gdzie. Chodźcie tą górę, chodźcie. Sabina, ciebie poproszę na pozycję, dobrze? Tutaj śpiewamy. To was dziewczyny na razie poproszę do reżyserki, bo każdy po kolei będzie miał jakieś swoje funkcje, dobra? To cię zapraszam na razie tutaj. Teraz ci opowiem, jak wygląda scena. Na razie Sabina nie śpiewa, gramy twoje przebitki. Na razie siedzisz i oczekujesz. Mogę tak nogę tak, na nogę? Czy... O, tak. To jeszcze jedna taka ważna zasada jest. Mhm. Musisz mi gumę oddać. O. To brzydko, brzydko. A mogę? Daj, tak daj, 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 daj. No, dzięki. Słuchaj, bo to brzydko wygląda w telewizji, wiesz. Dobra, dobra, uwaga, uwaga, uwaga. Dobrze, patrzymy się, wszystko jeszcze na mnie. Oczekiwanie, oczekiwanie. Rozmarzona trochę na górę. O, dobrze, dobrze. Włosy, super. Włosy, włosy, włosy. Dobra, i teraz na tą stronę patrz, dobra? Mhm. Ale wiem, że czekałaś długo na ten moment. Też dosyć długo nad tym myślałem. Dlatego chciałem cię zapytać, czy ty, Elwiro Purwin, zostaniesz moją żoną? O matko, tak. Widziałam, że coś jest nie tak. Starałem się ukrywać, jak tylko mogłem.